Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Baalem, jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Korkaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Cześć, nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Podajmy sobie z starym obozem. Niech śniący ma... To nie... O, jednak nie. O, właśnie, pójdziemy sobie do handlarza. Jeśli myślisz, że... Zero, wybiję. W tej historii... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Teraz idziemy raz, dwa do... Może? Zawsze to... Na dziedziniec. I obejrzyjcie sobie filmik, po którym to zakończymy odcinek. No, idziemy. Dobra. Świry. Zara Allaha będę się bawić, patrzcie. Czekajcie. Może zdążę. Ja bo większość się w Allaha lubi bawić. Jeszcze tutaj medytują cicho. No, minuta. I 3, 2, 1. O, Allah. Bum. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność. A my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało?
Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech znoszą modły w naszej intencji. No i rozdział trzeci, na którym jeszcze nie kończymy odcinka. Okay, ale teraz idziemy do Kor Angara. Jako że widzieliście, że wynosili Iberiona, to on dalej tu leży. Czego chcesz? Co z moją zapłatą? A czego chcesz? Ruda. Wystarczy mi ruda. To powinno zaspokoić twoją chciwość. Dzięki. Też raz dałeś jakąś dobrą... Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Okej. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Nasz guru Baal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona jaśnie oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz... Weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Okej. Okay. O, nic więcej nie muszę. Co dałeś mi za pierścień, facet? Przed ogniem pociskami... Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Iberion leży, a zawsze ci przegadają. To samo. Dobra, w każdym razie lecimy szybko do kupca. Tam kupimy, co mamy kupić. Zobaczymy, co będzie miał. No i na tym skończymy. To nie mój problem. Handlarz. Mamy kowala. Dwóch strażników. Jakiś agent. Tylko zachowaj to dla siebie. Też nie widzisz. No to tego będę nie mogę, nie? Dalej. Okej. Cześć. Cześć. Jestem tu nowy. I chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątynni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. SMS. 4000 wryłek rudy, ja chcę to mieć. 700 strzał, no to by się przydało. W tej historii musiał wiedziałem, że będą kłopoty. Młotarki. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zadaj 50 obrażeń. To nie było złego. Młot wojenny. Boski młot. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Weźmiemy. Znaczy, nie mamy śmieci na sprzedaż. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Zobaczymy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To można sprzedać. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Też i to.
przyjechać. Nie przyda. Może. Kuriera oczywiście, że się przyda. Nie było zbyt mądre. Zawsze to samo. Co ja, że mnie sprzedam? Moment. Przepraszam. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. To. Niektórzy nigdy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co. I okej. 75. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co. No fajnie, już mamy tyle. Jeśli myślisz, że... sprzedajmy te jaja, sprzedajmy w ogóle te śmieci wszystkie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zawsze to samo. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Wszystkie trofea zwierzęce sprzedajemy. To nam się nie wszedł. Mam już dość tej paplaniny. Po co nam ziele bagienne. Okej. Teraz możemy sobie z niego wziąć ludzie zawsze gadają. 200 wystrzałów nam starczy. To się chyba nigdy lepiej się do tego nie mieszać. Dobra, 3. I resztę rudy. To nie mój problem. Lepiej o czymś innym. Okej. Zawsze to samo. 2739. Dziękuję. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Na razie. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Dobra, tak więc ja się z wami żegnam na ten odcinek, więc oceniajcie, nie powinieneś komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć wam, do zobaczenia na następnym odcinku, gdzie będziemy na cmentarzu.